Dziewczyny, mój Sławek jest taki doskonały, taki słodki, delikatny jak kwiatuszek. Mary, nie chwal się, nie tylko twój Sławek jest doskonały. Mój Gera też jest taki troskliwy, taki uczuciowy. A Igor to nie chłopak, to marzenie. Zawsze mi mówi, jaka jestem niesamowita. Nie tak jak ten głupi koszykarz Timur. Dziewczyny, przestaniecie gadać ciągle o tych chłopakach, już mnie totalnie nie interesuje. Dziewczyny, przestańcie chwalić swoich chłopaków. Wasi faceci nie różnią się od innych. Jak to? Jana, serio, nie masz racji. Mamy najlepszych chłopaków. Dziewczyny, naprawdę, słyszę to, odkąd ich poznałyście. Ach, dziewczyny, wasi chłopcy nie są tacy idealni. Patrzcie na Markusa, ciągle czuję, że on jakoś tak rezygnuje z naszego związku. Nie wiem, jakie są twoje relacje z Markusem, ale Gera i ja mamy się doskonale. A ja się cieszę, że Sławek jest moim chłopakiem. Jana, przestań się wygłupiać. Markus jest znacznie lepszy niż Smile. Znowu Markus, Sława, Smile, Timur. Ciągle o tym, a gdzie konkursy? Ach, maskotko, łatwo ci o tym mówić. Nie masz dziewczyny, która by ciebie rzuciła. Dziewczyny, co możecie mi doradzić? Co powinnam zrobić? Diana, naprawdę przesadzasz. Ty z Markusem macie naprawdę fajną historię miłosną. A ja ciągle robię wszystko, żeby Sławek mnie nie zostawił. Dobra, dziewczyny, koniec gadania o miłości. Przestańcie, idziemy na trening. Dziewczyny, zrozumcie mnie. Maskotko, nie jesteśmy głuche. Diana, idziemy. Nie, dziewczyny, ja zostanę w garderobie. Nie, Diana, wychodzimy wszystkie. Ach, dziewczyny, naprawdę mnie nie rozumiecie. Przecież widzę po Markusie, że nasz związek się wkrótce skończy. Diana, nie nakręcaj się. Dziewczyny, co wy, jesteście głupie? Przecież on mnie w ogóle nie kocha. To oczywiste. Nauczycielu Mike, dziękujemy za gorącą czekoladę. Bardzo pyszna. Zapraszamy, dzisiaj nauczyciel Mike stawia. Dziękujemy nauczycielu Mike, jesteś najlepszy. Najlepszy nauczyciel dla najlepszych uczniów. Ajs, no co ty, gdzie są ciasteczka kokosowe? Pieką. Ajs, kokos się spalił. Widzę, bo kokos powinien być na górze, a nie na dole. Nie jestem kucharką, tylko kelnerką, nie krzycz na mnie. Dobra, dziewczyny, usiądźcie przy stole. Zaczerpniemy powietrza, a ty, Ajs, przygotuj coś innego, dobra? Pizza to twoja wina, źle ustawiłaś timer. Czyżby, ja tego nie dotykam. Tak, to twoja wina. Nauczycielu Mike, nie będzie ani ciasteczek kokosowych, ani żadnych innych. Nauczycielu Mike, teraz Ajs musi wyczyścić piec, będą tylko cukierki. Nie ja, tylko ty będziesz czyścić. Ja? Ty. Dobra, nie kłóćcie się, dzisiaj jest dzień dobrego nastroju w szkole. Kto z was ma ochotę na czekoladę? My! Czemu tu tak zadymione? Wydaje mi się, czy coś się spaliło? Mam nadzieję, że to tylko coś się spaliło. Może nie wchodźmy do kawiarni? Czemu nie chcę coś zjeść? Co znaczy nie wchodźmy do kawiarni? Piłkarze, sałata, Karina, czego chcecie? Ja dzisiaj stawiam. Nauczycielu Mike. Ja chcę pizzę, gorącą czekoladę i ciasteczka kokosowe. Będą gorąca czekolada i pizza. Ale bez ciastek kokosowych przez nią. Niby dlaczego? Przez ciebie, bo źle ustawiłaś timer. Ja? Tak, ty. Wow, czemu ten nauczyciel jest taki miły? Pewnie dostał premię. To nieważne, najważniejsze, że tak traktuje wszystkich uczniów. Blondie, dawaj! Nauczycielu Mike, czemu jest pan w takim dobrym nastroju? Dziewczyny, macie super humor, może chcecie więcej czekolady? Nie, nauczycielu Mike, tylko pytałyśmy. Chcemy tylko wiedzieć, co sądzisz o tym, że chłopaki buntowniczek ciągle przychodzą do szkoły. Obce chłopaki, nie z naszej szkoły. A buntowniczki wcale się tym nie przejmują. Mi też się to nie podoba. I co, nauczycielu Mike? Nie mogę wszystkich wyrzucać ze szkoły. A co jak do was ktoś przyjdzie? Dziękuję, nauczycielu Mike, ale nigdy do nas nie przyjdzie. Nie mamy chłopaków ani w tej szkole, ani w innej. To wszystko wina buntowniczek. Facetom się w głowie pomieszało na ich punkcie. Poczekajcie chwilę, żaby. Nie wszystkim, prawda, Dima? Tak. Kev? Nie obchodzą mnie buntowniczki. Nauczycielu Mike, niech pan wyjaśni Ajsowi, że zepsuł ciasteczka. Jak to zepsuł? To ty źle ustawiłaś timer. Widzi pan, nauczycielu Mike, on zwala na mnie wszystko. Przestańcie się kłócić o te ciastka, będzie fajniej bez nich. Za ile będzie pizza? 3 minuty, najpierw będzie carbonara. Dziewczyny, czemu znowu jesteście spóźnione? Co to ma być? Słuchaj, maskotko, w ogóle tego nie rozumiem. Czemu zawsze jesteś taki zdenerwowany? Przyszłyśmy z dziewczynami na trening. Diana, znowu się nakręcasz. Nie, zobaczysz, przyjdą nasi nowi chłopcy i wszystko będzie dobrze. Wiecie co? Trening się skończył. Ale naszych chłopaków ciągle nie ma. Słuchajcie, dziewczyny, a może wasi chłopcy z was zrezygnowali? Jak to? Tak to. Dobra, umówmy się tak, zróbmy nowy, normalny trening, bo to, co było dzisiaj, to nie można tego nazwać treningiem. I przestańcie gadać o swoich facetach.
O, buntowniczki! Nie no, fajnie wyglądasz. Mary, jak u ciebie? I ty jesteś przepiękna. Widzicie, dziewczyny, nawet Smile powiedział mi komplement. Dawno nie słyszałam komplementów od Markusa. Dobra, przyszli futboliści, musimy iść. Pa, pa, koszykarze. Pa, pa. Do zobaczenia niedługo, dziewczynki. Jak macie ochotę, to zostańcie. Dawno nie trenowaliśmy z waszym wsparciem. Chyba im się nie spodobało. Dobra, chłopaki, do ćwiczeń, chodźmy. Po co tutaj przychodzicie? Przecież też musicie się uczyć w swojej szkole. No bo bardzo nam się spodobała ta szkoła, jest bardzo, bardzo fajna, nauczyciel Mike. Chodziłem na koszykówkę, jest bardzo fajny na koszu. A ja na baseball. A ja bym został futbolistą i tak chodził. Słuchajcie, do naszej szkoły bardzo trudno się dostać. Nie macie szans. Ale jak to? Zrobimy to, co pan każe. Chłopaki? Tu są wasze dziewczyny, a ja niestety nie mam czasu. Gara! Czemu nie przyszedłeś dzisiaj na trening? Rozmawialiśmy z Majkiem, chcemy się dostać do tej szkoły. Markus, jak leci? Nie widzisz, że jestem zajęty, Diana? Rozmawiamy z Majkiem. Do potem. Potem porozmawiamy. Igor, co powiedział nauczyciel Mike, dostaniecie się do naszej szkoły? Małe szanse. Sławek, najważniejsze, żebyś zdał wszystkie testy, wtedy się dostaniesz. W tym problem właśnie, żeby je zdać. W drogę! Dziewczyny, co tak stoicie? Bierzcie swoje rzeczy, idziemy na lekcje. Do zobaczenia! Zróbcie wszystko, żeby się dostać do naszej szkoły. Dziewczyny, nie widzę was! Idziemy, Diana! Wydaje mi się, że dziewczyny nie mają dobrego humoru. Nie, Kitty w sumie była zadowolona. Nawet powiedziała, że mam zrobić wszystko, żeby się dostać do szkoły. Dobra, chodźmy do nauczyciela Majka. Dziewczyny, żaby, dajcie mi chwilkę. Jesteśmy zajęte! Papa Ryan! W tej szkole nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie kocha. O, Ryan, tutaj jesteś! Ryan, szukałyśmy cię po całej szkole. Musimy napisać artykuł. Przygotowałeś coś? Dziewczyny, jaki artykuł? Nie ma ani materiału, ani artykułu. Ja nie rozumiem. Ryan, co powiedziałeś? Nie, Laila, nie przesłyszałaś się. Ryan, a o czym ty myślisz? Myślę, że zrozumiałyście. Nikt mnie nie kocha, nikt. Oj, Ryan, jesteś taki bezbronny, ale nie martw się, najważniejsze, żeby opublikować artykuł. Ryan, przestań narzekać i weź się za robotę, jasne? Nie, to koniec, zdecydowałem, odchodzę. Ryan, nie pozwolimy ci odejść, rozumiesz? Co sobie myślałeś? Nie pozbędziesz się szczurów tak łatwo, będziesz z nami do końca. Nie. Tak! Dziewczyny, i co? Same wszystko widziałyście. Diana, co widziałyśmy? A co, nie zauważyłyście? Podeszłam do Markusa, przytuliłam go i wiecie, co mi powiedział? Diana, porozmawiamy później. Czy to nie jest ignorowanie mnie? Diana, byli zajęci, rozmawiali z nauczycielem Mike'iem. Tak, powiedzieli, że chcą chodzić do naszej szkoły. Diana, na twoim miejscu nie martwiłabym się tak bardzo. O co tu chodzi? Dziewczyny, mam się nie martwić? Jak mam się nie martwić? Jestem pewna, że Markusowi na mnie nie zależy. Ale nie rozumiem, dlaczego? A niech to, Diana, wydawało ci się. Cześć, buntowniczki! Jeszcze was tu brakowało, futboliści. Czego chcecie? Jesteśmy zajęte. Chcemy was zaprosić na małą imprezę. Jakie małe? Dima i ja mamy ważne wydarzenie. 6 miesięcy w idealnym związku. A nam mija 3 miesiące z Kevem. 3. Bardzo się cieszę z waszego powodu, ale nie wiem, czy będziemy mogły przyjść. Wow, Zielona i Dima spotykają się od 6 miesięcy. To więcej niż ja umawiałam się z Maxem i więcej niż ze Sławkiem. Jestem w szoku. Słuchaj, Kitty. A ja nie miałabym nic przeciwko pójściu na ich imprezę, ale Diana się nie zgodzi. To jak przyjdziecie? Zrobimy razem imprezę, jeden dzień świętowania. Zamówiliśmy fajny tort z numerem 6. Tak, Diana, naprawdę, zabierzcie swoich chłopaków i zapraszamy. Diana? Ech, zabierzcie chłopaków. Nie obiecuję, ale może przyjdziemy. My przyjdziemy. Do zobaczenia na imprezie. Do zobaczenia. Dziewczyny, czemu stoicie? Wróćmy teraz do mojego pytania. Co mam zrobić? Diana, po prostu się zrelaksuj. Spójrz na Dimę i Zieloną. Tak.
Tak, mija im 6 miesięcy i niczym się nie przejmują. Diana, nie przejmuj się. Poza tym nasi chłopcy niedługo będą chodzić do naszej szkoły. Nie przejmuj się, zrelaksuj się, wszystko się ułoży. Nie, dziewczyny, ten problem jest poważny. Nie wiem, jak sobie poradzić. Stałam się niewidzialna, przyćmiona. Uuu, wychodzi z niej Diana. Mam nadzieję, że to nie zajdzie za daleko. Już wiem. Muszę się zmienić, muszę się wyróżniać, żeby cała szkoła zwróciła na mnie uwagę. I wtedy Markus na pewno mnie zauważy. Diana! Dziewczyny, można? Maskotko, jesteśmy zajęte! Maskotko, przebieram się! Dobra, to do zobaczenia w kawiarni! Kto posprząta siłownię? Ten, komu pierwszemu upadnie piłka. Dobra, jesteście gotowi? No dobra, to na trzy. Raz, dwa, trzy! Mały! Wiesz, co to znaczy? No nie, to nie fair. Wiecie, że jestem słabszy od was. No chodź, dawaj, browasty. Joli, może nie? Tak, browasty, tak. Ja jestem nieśmiały. Nie, Patryk, nie ma się czego wstydzić. Koszykarze, jesteśmy tu. O, a wy co, przyszliście pomóc Limurowi sprzątać siłownię? Mały, masz dzisiaj szczęście. No faktycznie. Nie, koszykarze, mamy prośbę. Koszykarze, przemieńcie naszych chłopaków w prawdziwych chłopaków. Czy nie rób mi wstydu. Juni, nie wybaczy ci tego. Browasty, jeszcze mi podziękujesz. Przegrańców zrobić facetów? Bez problemu. Niech pomogą teraz Timurowi, a jutro przyjdą na trening. Powodzenia, przegrywy. Mały, załatwiliśmy pomoc. Idźcie. Co mamy robić? Dobra, wymyjcie szatnie i podkurzajcie. Tylko ma być zrobione idealnie. Dobra, Julia, nasi chłopcy są w dobrych rękach. Nie mogę się doczekać, aż browasty stanie się silny. Idziemy. Cześć, Diana. Cześć, Romeo. Diana? Ty wyglądasz wspaniale. Diana, zobacz, Romeowi już jest gorąco. Romeo, wyluzuj. Przy okazji, czy widziałeś Markusa? Nie widziałem. No dobra, do zobaczenia. Papa Romeo! Dziewczyny, jak myślicie, gdzie są nasi chłopcy? Diana, czy to nie za wiele? Nie, Mary, to nie za wiele. Chcę, żeby Markus mnie zauważył. Diana, najważniejsze, żeby nauczyciel Mike tego nie zauważył. Kitty, teraz się nad tym nie zastanawiam. Wow, Diana, to dla mnie się tak ubrałaś, aż wyjdę z treningu? Buntowniczki chciały chyba przyciągnąć naszą uwagę, Smiley. Koszykarze, możecie iść. Nie czekamy na was. Diana! No co, niech się napatrzą. Dima, nie patrz. Ale wygląda. Diana, musimy o tym napisać. Ryan, gdzie jesteś? Tego już za wiele. Co to za tłum? Pozwólcie mi przejść. Diana! Przyszedł nauczyciel Mike! Dziewczyny, czekam na Markusa. No jasne. Chodź, bo buntowniczki wpadły w tarapaty. Tak, nauczycielu Mike, ma pan rację. Tak nie powinno być. Markus? No i jak przemyślał pan to? Możemy dołączyć do tej szkoły? Markus! Diana! On cię nawet nie zauważył. To nic, dziewczyny, zauważy. Diana, co to jest? Nauczycielu Mike, tego już za wiele. Takie wyzywające ubranie w szkole? Nie może tak być. Nauczycielu Mike, to było konieczne. Markus, jesteś beznadziejny. Diana, nie skończyłem, wracaj. No to jak, dostaniemy się do szkoły? Twoje szanse są zerowe. Nie. Kochani, jestem po prostu w szoku. Wygląda na to, że Markus naprawdę zrezygnował z naszego związku. Ale to nic, będę się jeszcze bardziej wyróżniać. A wy zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia, pa pa! Pa!